Okej. Okay. Dzień dobry, odcinek się zaczął, dzień dobry. No, dobry. Gramy Felsbruna, no, tak. Dobrze, rozumiem twój ból, Michael. Witam serdecznie. Dobrze. Cieszy mnie to bardzo, że ty się cieszysz. Ja właśnie nad chwilą, 10 minut temu też nagrałem odcinek. Dobrze. Czwarty. Z nowej gry. Dobrze. No tak, rozumiesz. Urła, mijaka jebę. Ewanol. Capłem! O! Można i tak. Szukałem tego można słowa. Można i tak? Nie. Szukałem tego słowa. Takiego dobrego, ładnego, kultualnego. Zbysia łatwego. Ale kolory kombajnu to zarąbisty dawaliłem. Blunk. Biało-różowy. Co kurwa? Biało-różowy blunk. Header taki sam. Biało-różowy. Okej. Okay. Ale nie wygląda to tragicznie. Chcemy zrobić live na Discordzie, to zobaczę. Nie. I chuj ci w dupę. Chce mi się. No, z tego pola może z 20 ton soi da. I akcja tutaj będzie sianie trawy, bo będzie kumsza stawiany. Po zimie. Na wiosnę kistalek. A ja bardzo dawno w Faringa też nie grałem. Ja też. 42 minuty temu zacząłem grać. Jutro mamy cały dzień. No teoretycznie mamy, no. Dobrze. A dzisiaj idę sobie dalej sobie wysykować pod odcinki. Tak? Tak. Bo jutro mi się raczej nie będzie chciało. Chociaż pewnie mi się zachce, ale... No, wolę dzisiaj wykorzystać ten czas do 22. Ale lichwę? Co ty chcesz? No, będzie lichwę? U ciebie? Dobrze. Nie, ja nie mam w co grać, wiesz? Jak nie masz w co grać? Wianusza to zagraj. No, jak się kurde. Tak. O, oh, ale przydzwonił. A, nie chcę mi się poprzeczniać, kiedyś niech to będą sąsiadu na chodę, to wracam. A czy już niedługo sąsiad? Nie będziecie. Już niedługo będzie moje. Hektaring. Ale pierw trzeba kupić kunsztaling. żeby można było siano robić już. Żeby krowy... No, mogły jeść. I żeby też E nie zrobiły, ale co zrobią E, to muszę. Kurwa, tak. Jesteś niekulturalny, tak? Pierdoliłem 4 kawałki pizzy i mam czkawkę. Dobrze. Rozumiem twoje szczęście. I dać, że zarabia z YouTube'a, bo na pizzę go stać. A jak? Jeszcze głośniej mogłeś to powiedzieć. Kurwa, ty ja mam otwarty balkon i wszystko słychać, a to musiałby jak dremordę. Pierdolę. A Sara, kto jest za balkonu? Michael, zamknij mordę! No, kurwa mordę. Zamknij łeb. Jakiś Sebix. Ale że wbiłem 10 godzin na sysie? Elegancko. Elegancko. A ja wróciłem do mojej najlepszej rangi. Jak teraz biję do tego, do CS-a i zobaczę ten komunikat znowu, to... nie wiem. A ja sobie na chwilę do CS-ka. No nie wiem, kurde. Dobrze. Powiem tak. CS mnie w chuja robi. O.
Bo cofnął mi 40 zwycięstw i cofnął mi 10 levelów expa. Jeszcze równo 19 godzin mam bana. Dobrze. A ile meczeków jeszcze zostało? Kurwa, 6. Oho, to jeszcze 3 dni. Jeszcze 3 dni. Dobrze. 3 dni jeszcze. No, to jeszcze trochę... Przypomnę ci słowa Macha? Jak mnie nie odpanują, to idę na Valoranta. No to jest tak, to jest jeden do jednego, tak jak gramy realnie. No tak jest, no co mam powiedzieć. Ile tam Machu zagrał Valoranta? Jeden, może dwa dni? Jeden albo dwa to chyba mecze. Nie no, ale tak masz rację, no dwa dni, coś takiego. Mówi, no ja wrócę, jednak wróci do CS-a. A mówił, że nie będzie grał w CS-a. Ale, szczerze, ja wiedziałem, że on zrobił nowe konto. To wiadomo. A ja mu powiedziałem, prędzej czy później wróci do CS-a. No, przecież sam, jak dzisiaj graliśmy Dusta, to mu powiedziałem, nie, że jak tam Valorant. To mi nie odpowiedział. A, no tak. A jednak do CS-a wróciłeś, no. To było wiadomo, prędzej czy później czy było wiadomo, że on wróci. Ale jednak było to prędzej, niż myślałem. Grajmy realnie, idę na Valoranta. No, gramy realnie, tak? No ja teraz full realnie gram mordeczko. Bloom 60 ton, 17 na godzinę. Real 100%. Grajmy realnie, tak? No rozumiesz? Grajmy realnie. Rozumiesz? Ej, wiecie co? Jednak ten moda na PH wywalamy. A, najlepszy to było to. Też była taka sytuacja, to jest z Machem. Ten. Przestał grać na tego. Przestał grać na woli na tym. Na dytyku. Ale jak my graliśmy na dytyku, to on grał singla, nie? Farminga. No. A to grał na mapie Wola Zabierzowska. Nie wiem, nie chcę się grać na woli. Po czym Machu wchodzi na singla? Wola Zabierzowska. Gra na woli. Nie wiem. Dziwna sprawa. To takie... Takie... No, takie... Niby... Dobra, nie wiem. Tak. Nie wiem, bo chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem. Znaczy, no, szukałem słowa, tak? Tak. Dobrze. Rokiecika, dobrze dzisiaj, tak? Tak, tak. Rozumiem. Po farmingu można iść na rok. Tam. Bardzo mocno. Tak fest mocarnie. Militarnie. W sumie długo w raketa nie grałem. Z tobą. Będzie no pampera. Czukaciu pampera. Petytą pampera. Nie wiem, czy piątek ostatni raz nie graliśmy. Bo w sobotę ciebie nie było, to na pewno nie grałem. Z tobą. W niedzielę też nie grałem w Rocketa. Dzisiaj poniedziałek. No, to dobre 3 dni, że mnie grał. Z Michaelem. No. Flesiarzem. O nie. O nie. Dobra. Kto wczoraj w CS-ku wyzywał? Co? Nic. No ciężko. To co to jest? Co to jest CS-em? Ty masz karę. Na kompa.
Kiedyś, jak się było młodszym, to się karę na kompa wasze dostawało. Dobrze, te czasy już minęły. Blunk, 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 blunk. Ale ktoś, kto wymyślił Blanka, to był genialny człowiek. Ile, że ino jest pojemny, to ino szybko sypie jeszcze. Ino, dobrze. Ino, ano. Mariano, italiano. Mariano, italiano. No, dobrze. No, a wiesz, kto wymyślił rower, czy nie wiesz? Mi się wydaje, że tak, no. Czyli nie wiesz? No nie wiem, kurwa, czekaj, co wpiszę. No, Japończyk Samarama. No, Japończyk Samarama. Samarama. Faktycznie. Albo wiesz, kto wymyślił namiot? Japończyk na chuj mi dom. Na chuj mi chata. O. Nie, to było... Jak się nazywa Chińczyk, który spalił swój dom? Na chuj mi ta chata. Nie, tego nie znam. Dobrze, a wiesz, jak się nazywa japoński Alfons? O kurwa, nie wiem. Sam biegał za dziwkami. Znaczy... Nie no, kurde, z tymi Japońcami to można się ponabijać troszeczkę. No. Michael już to uczynił. Nieprawda. Nie wcale. Bitch, no, pump up. You got your pump up. Kurde. Dobrze, że jutro o 10 ten film batuje. A kolejny w czwartek o 10. Tak, tak. Tak, 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 tak. Okej. Można i tak. I tak. Mi tak dobrze. Mi tak Essen. O właśnie, trzeba i zaraz Essen zrobić. Zaraz trzeba iść do kuchni. Do kitchen, Essen. Kitchen! Niektórzy wcale się mówią. Kitchen! A bo jak ktoś. Nie, grałem Mirka to One Kitchen. Kitek, Kitchen. Nie no, to agenty są. Nie ma to tamto. Michael będzie zostać ministrantem, tak mi się zdaje. Wiesz, że miałem być ministrantem, jak mieszkałem jeszcze w Darłowie? Co? No. Michael ministrant. A co, nie chciałeś? Tak, właśnie. Wiesz, kto by był odpowiedni ministrantem? Tak. Czemu pomyślałeś o tym samym, co ja? To jest wiadomo, nie? Nie, nazwykle to zakupi, ale artysta by się nadało. I sobie wyobrażam, jak artysta, nie? Chodzi z tacą? Nie wiem, czemu ja sobie wyobraziłem, jak artysta chodzi z tacą i zbiera ten... kasę. Mówi, co tak mało? Babka, daj dychę. Artysta mówi, daj jeszcze, bo na 500 karta nie starczy. Albo ty daj mi te wideo, bo napić się chcę. Cóż jest w tym gardle. Ale mszalne chyba jest niedobry. Z tego co słyszałem. Myślisz, że artyście to będzie przeszkadzało? No właśnie. O, ale już mam tytuł, elegancki. Muszę mi powiedzieć. Nie wiem, jeszcze, ale pomyślę. Artysta ministrom, taki byle tytuł jak nic. Albo czy artysta byłby dobrym ministrantem? Mi się zdaje, że byłby najlepszy we wsi. Znaczy we wsi.
w kraju był najlepszy, był. Wszędzie go głosili, nawet TVPiS mówił o nim. TVPiS. Artysta by dostał miano najlepszy minister roku. Część do jakiejś babci podchodzi. Babka, daj 5 dych na piece of card. Muszę sobie do CS-a doładować konto. Skiny kupić. A artysta tak stoi i mówi: kurde, nie wiem co kupić. A kupię stół do Janusza. No stół do Janusza to tam 3700 było kosztuje. Dobra. A Uch sam co robi? Uch sam plecie. Kolorowe jarmarki. Dobrze. Mam 1291 na liczniku. Jeszcze troszeczkę do dwójki brakuje. Mam 309. Ile? 798 brakuje. Miała ma. Tak. Michaela. Który chciał być ministrantem. Ale mu w życiu nie wyszło. Ministrantowanie. Bo stwierdził, że to głupia robota. Dobrze, możesz kontynuować dalej. Mi się zdaje, że Oskarość na Liwie cały czas będzie pisał, czy artysta będzie ministrantem. Oskarość uwielbia odcinki z Felix Bruna. Najmniej kiedyś lubił, a teraz a nie wiem. Czaj, że Felix Bruna wrzuciłem 1 maja? Es? No, a mamy dzisiaj który? 17. No w sumie 18. 17 dni bez Felix Bruna, ja. Ale to już widać po mnie zmęczenie materiału, bo już co 2 dni są filmy. Zmęczenie materiału. No człowiek. Nie ma tej chęci, co była kiedyś. Czeka się już na 22, nie? No, bez kitu. Im bardziej te dni lecą, tym bardziej czekam na to. Tak. Albo ja te nowe przypły. Śmigramy na Dubnicy, nie? Tak już trochę wyjebane w sumie. No ale ja... Chciałbym tę serię pokończyć, no. Bo to tak przypał troszeczkę. No jak będzie raczej 22, no to do 19 mi się tak strzelnie będzie chciało odpalać. Chyba, że jakiś pojedynczy odcinek nagrać, to może jeszcze, ale... Ale jakąś serię z 19 robić nową, to nie... Nie opłaca się. Wolę sobie co 2 dni wrzucać filmy, ale żeby wytrzymały serię mi do 22, żeby w miarę płynnie przeskoczyć. No jak będzie 22, to możemy nawet codziennie filmy rzucać. Bo teraz im bardziej oglądam te filmy, czy tam nowe wydają, to coraz bardziej tak czekam na ten 22. Mnie ciekawi ten system Seasona, jak oni go zrobią. Pewnie będzie przed wiośnie i przed zimie. Czy jak to się mówi? Jest przed zimie? Nie wiem. Przed wiośnie na pewno jest, ale czy przed zimie? A chyba jest. Nie wiem. Bo niby jest 6,5 roku, tak jakby. A nie 4. Tak jakby patrzeć. Bo masz przedwiośnie, wiosnę, lato, jesień, przedzimie i zima.
Chyba jest przed zimą, nie wiem. Ale kiedyś miałem to na gegrze, ale zapomniałem. Bo przedwiośnie to jest tak gdzieś przełom lutego, marca. To tak jakoś mniej więcej wychodzi. Michael, weź tam wygoogluj, tak? No czekaj, kurwa, bo coś robię. Dobrze. Daj mi sekundę, daj mi kurwa, nie wiem, 15 minut. Jak artysta wczoraj. 5 minut jeszcze. Tak. A pójdźcie, jak się spróbuj, jak zaczęliśmy mecz. Mówi, no serio zaczęliście? Ale co artysta powiedział? Mam aktualizację, będę za 20 minut. Dobrze, wykrzyknik rank, jaką mam rangę tutaj na tym Discordzie. No jak? Rank hashtag 1, level 22. No, a 20 zaraz wbiję, czekaj. Brakuje ci... Ja się nie wbiję, ale co pójdę na spam i zaraz wbiję, więc... Ja bez spamu wbijam. Ja nie wiem, kurwa, jak ty to robisz. No nie wiem. Się samo tak. Po prostu, no mam takiego fajnego, fajny jeden kanał. Jaki? No, muzyczka. No i co? No i na muzyce dużo levela wbiłem. Dobrze. I dużo levela też wbiłem na odwór. Jak sobie lubię z kimś popisać, co sam. Albo na przykład Zbycha, a nie, dobra, Zbycha nie można powyzywać tutaj, bo nie ma go. Ale powiem, że Ekt wtedy by dobry leciał, jakby Zbycha powyzywać. Ile ci odcinków zostało? Odcinków? Czy odcinka? Nie, odcinka, no. No nie wiem, jak tylko szepolę. A ile ci zostało? No tak... 10 minut? No... Może i nawet 15. Dobra, elegancko, zaraz będę. Może się wyrobię. Bo ze dwóch mam. I wyrobię i się wyrobię. No, dobra. To... Dobrze. Dobra, ministrant poszedł. Ale ten tytuł z ministrantem to będzie zarobisty. Myślę, że będzie milion wiewsów. Chociaż wiem, że tyle nie będzie, ale... Może z 30 będzie. Urła, ręczny. Dało się tu jeszcze jednego poprzeczniaczka wyciąć. I tam się wyrówna. Dobra, już ma pan. Czemu ja dla tego poprzeczniaka tu nie wyciąłem? Nie wiem. Ale kolory fajne tego blanka. Biało-różowy. No i godziny farmingu się nabijają i to mi się podoba. Bo mam niby ten cel, co by założyłem do nowego farminga w 2000, nie? Czyli jutro... Chociaż nie, ała. Dzisiaj będę siedział do 22 farmingu, bo będę ogarniał save'a. Pewnie pójdę sobie kolonię ogarnąć szybciutko. A to też praktycznie będzie ogarnięte na kolejny odcinek. A w kolejnym odcinku uwalniemy sobie... Siewy chyba. Chyba siewy sobie wolnimy. Na dwa zestawy. No, pomyślimy, może siewy sobie wolnimy. A łonie siewy. Czy no walniemy sobie siew trawy? Weźmiemy sobie... Powiem tego? Powiem... No... chyba. Będziemy powoli... Musieli powiększać pola, nie? Trochę 11 tam zwiększyć. 17 trochę podwiększyć, podorać. A nie wiem, czy sobie tego subsoilera, tego 6-metrowego nie wezmę z motrawa.
Do ósemki to w sumie głębość, by ten Agrisem pasował ten 8-metrowy. No i dobra, przelecimy się tędy. Będziemy chyba od tej strony kosić. No 25 minut odcinka, także elegancko. No i ładne kolory są na tej mapie. No nie wiem, czy lekko ładniejsze niż... Mam to fajne oświetlenie takie. Tutaj podstawowe mam włączone i to mi się podoba. I niech se jest. Dobra, elegancko. No ale mamy 1291 godzin, tak jak mówiłem. Nie powiem, że nie, ale powoli się nabijają. Jeszcze tylko 709 godzin. A zaraz sobie to podzielimy. Bo założymy sobie, że premiera będzie w październiku 25. Dodaję 161 dni i podzielmy to. 709 podzielić na 161, czyli to wychodzi 4, prawie 5 godzin dziennie muszę grać. To jest do zrobienia. Bo dzisiaj będę grał do 22, czyli mam jeszcze ze 2,5 godzinki. Tu mam sesję godzinę, tam chyba grałem jeszcze pół godziny wcześniej. No tu mam 1,5 godzinki, dwie, no to tak w miarę będzie. Mam cały dzień wolny, także mogę od rana sobie save szykować i nagrywać. No jutro od rana chyba będę sobie cały dzień spędzę na kompie. Znaczy cały dzień. No wiadomo, że cały dzień na kompie, ale cały dzień sobie spędzę do tej 16, żeby sobie ponagrywać odcinki na zapas. I tylko po prostu je wrzucać, tak? I żeby mieć tam znowu jakiś tydzień wolnego. Czy ja wolę mieć codziennie nagrany? Będę starał się codziennie, albo te dni co mam praktykę starać się nagrywać. Chociaż nie, no teraz już praktycznie luz w szkole jest. Bo który mam dzisiaj? 17 maja. To co, jeszcze trochę i będzie koniec roku? No za miesiąc praktycznie koniec roku. Znaczy trochę więcej niż miesiąc, ale... Ale ten następny tydzień będzie cały zdalny, także no, będzie będzie super. Także na zdalnych można sobie farming ogarnić. Chyba, że już naprawdę ta kwestia jest, wszystko będę miał ogarnięte i nie będę miał co robić, to będę segrał. Będę segrał tak o, na MVP będę sobie tam orkę dalej robił, prawdopodobnie. No i dobra, elegant. No i dobra, fajnie to wygląda, fajnie. Kusenku, na styl się capniemy. Garniemy, jak to się mówi. No ile mamy minut? 30? Nie, no być 30. No, prawie. No, czyli blankiem... Czy blank nadrabia zbiorniczkiem też, nie? Chociaż w sumie... Gendierem aż tak tragicznie też chyba by nie było. To, że blankiem to wygrywa tutaj zbiorniczek. Prędkość robocza akurat to sama. Ale blank na pewno zbiorniczkiem nadrabia. No. Do supa dojadę? Powinien dojechać. No, jakoś się do tego supa doszłapie. O, nawet jeszcze za supa dojadę.
zresztą jakbym wiedział, to on lekko szybciej skręcił. Dobra. Trzeba ładnie wyciąć. Dobra, pełno. Dawaj, lecimy po John Deere 8-4. A zaraz wam coś pokażę, jak będziesz się sypać. Bo ile tu jest ton? 28 prawie. No to 90 ton powinno dać. No to będzie 8, więcej niż 100 ton powinno dać. No to będzie tam 60, tu jest 28, no to mamy 88, tam 12 ton. Ale uzaku powinno dać. No tu sobie już wyrównałem teren. Tutaj trochę nie wiedziałem, jak tą górkę to zakończyć, ale na razie tak zostawiłem. Nie bawiłem się tym terenem do końca. Tutaj tak zostawiłem. Bo tutaj będzie stał kunsztal, czyli taka obora. Pokażę nawet, jak ona wygląda. Ona wygląda jak oryginalna. No. Ona jest oryginalna, tylko że trochę przerobiona. Bo mieści 2048 grów. No, od razu walę kunsztala. I krowy tutaj masówka będzie robiona, żeby było dużo mleka, obornika. My z Michaelem kupiliśmy na dąbnicy 25 krów. Tak, 25 krów. To w drugim roku, w sensie jak już były w ciąży, to mieliśmy już ich 40... 40 albo 45 krów. No, czyli tam ładnie. Tutaj sobie będzie stał kunsztalek. Ale to raczej miksera do TMR sobie postawię. Bo myślę, że paszowozu nie będę kupował. Ewentualnie paszowóz sobie kupić do ścielenia, to tak. Ale tak, żeby sobie do tego, żeby TMR-u mieszać, to raczej myślę, że nie. Bardziej mi się opłaci postawić tą stację, ten mikser, żeby sobie mieszał i tam tylko składniki dosypywać. Myślę, że to będzie najlepsza opcja. No i dobra, 60 ton za nim wysypię. W zasadzie on szybko sypie, także a tutaj 11 jest moje pole, jak pamiętacie. A na mapie wygląda to mniej więcej tak. A już trochę lepiej to wygląda niż na początku serii. Pewno duży rozwój daje mi dziesiątka, że jest kupiona. Dobra, bo już 50 ton wysypał. Ja co ciekawe, jak przebiegłem na 11, on już cały zbiornik wysypał. Oj, ten blunk. Nie, ten blank to jest zarąbisty, ja uwielbiam tego blanka. Elegancko. Ale więc z tych modów muszę wywalić. Jeden mod. Data i czas muszę wywalić, bo mi troszeczkę kolinduje z tym modem. I on jest po prostu po angielsku. A tamten jest troszeczkę mniejszy napis. I się zlewa, bo to widać. Nawet nie widzę, co tam jest godzina. Wszystko zlane. No, także trzeba będzie po prostu osunąć z modów, żeby no. By czasem przypadkowo się jakoś nie zaznaczył. Więc w przypadku to raczej nic się praktycznie nie dzieje, ale. A czasem różnie bywa. No i 40 minut do żniw. Takich wielkich pól. No i będzie przynajmniej zobaczyć, ile było tej soi hektarów. Prawie 10 hektarów.
No to już po hektara jak nic jeszcze zostało. Jaki hektar? Teraz myślę, że czas na siódemkę przydałoby się kupić. Ale pierw tego kunsztala chcę kupić. I potem wszystkie sprzęty do tego, do siano, kosów. Troszeczkę zajmie kasy. I kupić tego majstra. No tego majstra, żeby... No silos jeszcze będzie postawić gdzieś na kiszonkę. Ale już chyba nawet wiem, gdzie on będzie stał. Tam, gdzie stoi John Deere zawsze. Kombajn. Myślę, że tam będzie najlepsze miejsce na... No silos do kieszonki, tak? W sumie mogę go nawet pokazać, że będzie jeden duży basen, nie? On by tu wlazł, tu by pasował, ale tutaj kunsztal będzie stał jakoś. Jeszcze nie wiem, jak tutaj myślałem, żeby go postawić, ale to trochę... O, to tak by musiało być, by trochę zajęło miejsca. Nie wiem, czy lepiej tutaj postawić tu i tu, a nie, to tak by nie weszło. Dobra, później się pomyślę o tym. Później nad tym będę myślał, jak to zrobić. Ale jeszcze sobie nie wiem tego. No ale wiem, że będzie 40 minut odcinka. I Oskaruś będzie zadowolony. Nie tylko Oskaruś. O, przejedziemy się blankiem na sygot się sypnąć. Wysypiemy sobie resztę. I przyczepę sobie wysypiemy. I zobaczymy, ile dało z tych 10 hektarów soli. Myślę, że to, co on powinno dać. Leciutko. Leciutko 100 ton. Tam było 28. Tam było 28 zawiezione. Na przyczepie jest 60. Ja tu mam 12. No, czyli mamy 100 ton już. Mamy 100 ton. No i tu jeszcze z... 1,5 tony jeszcze da. O, dobrze, nie walnął w to drzewko, bo kraksa masakra by była. No i dobra. 10 hektarów prawie walnięte. No to te 3 hektarki trawy to będzie idealne. Tutaj pogoda jest raczej dobra. O, plusowe warunki są tu. Deszczu się zapowiadałem. Latem cały czas słońce było. To tutaj siano na styk. Tu będzie siano idealne się robić. No także... Coś tam na trawę też trzeba będzie pozostawić, żeby... krowy miały wydajność. Dobra. No, czyli jednak dało 2 tony. Mam równo 15 ton w zbiorniku. Czyli mamy... Au. Według moich obliczeń 103 tony. Czy on takie nieidealnie równe, ale 103 tony. No, także elegancko. Tutaj nie wiem, czy na tych polach przypadkiem plon azot. A to nieaktualne dane to jeszcze nie ma. Ała. Ale przyzwoniłem. Ciekawe, kiedy będzie ten czas znowu krótki, jakby pograć. No i dobra, i jeszcze John Deere'ka trzeba wysypać i zobaczyć, ile dokładnie dało ton. Ale Michael chyba nie wyrobi się jednak. Bo wysypiemy tą szczepę i kończymy odcinek.
Ole, by przyzwoń. Dobra, sypej te 60 ton. Ile jest? 46 nie wypisało. Chyba 46. Chyba, że sypało i nie widziałem. No, 103 tony. Pomyliłem się o 154 kilo. Walnąć się o 154 kilo to nie jest chyba dużo. Dobra, także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. Wpadajcie na kolejne filmy i pamiętajcie o tym. Możecie napisać w komentarzu, czy artysta byłby dobrym ministrantem. Dobrze, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć. A ja lecę sobie pierw kolonię ogarnąć, a potem lecę sobie ogarnąć nie ma Fezbruna, nie. Fezbruna mam praktycznie ogarniętego. Tylko tam lekko serenem się pobawić na 17 i no. I tak jest pan. Także Fezbrun jest ogarnięty, ale tu tam teren się pobawić na 17 tam dosłownie 15 minut przed odcinkiem. Dobra, także ja lecę sobie ogarniać kolonię i na tą osinę jeszcze jestem, które tam są dużo pól do skoszenia. Także no tam trzeba, tam trochę zajdzie na tej osinie, ale dobrze. Dobra, na razie trzymajcie się, cześć.